Wprawdzie mało zespołów, jeśli w ogóle, traciło w Bielsku-Białej 13 bramek, ale też nikt nie strzelił 5 rekordowi na jego parkiecie. Zgadzam się i wyciągam z tego meczu jeden pozytyw, że strzeliliśmy 5 bramek i mieliśmy jeszcze dużo sytuacji bramkowych. To świadczy o tym, że graliśmy w futsal, graliśmy kreatywny futsal, mieliśmy tworzyć sytuację, niestety nie strzelaliśmy, bo powiem tak, umiejętności indywidualne zawodników rekordu wyżej, dlatego oni swoje sytuacje wykorzystywali, my nie. Ale uważam, że mecz był przegrany w pierwszej połowie, pierwszych 6 minut, kiedy... No właśnie, zespół tak jakby nie dojechał w ogóle, jak to się kolokwialnie mówi, na mecz. Przez 6 minut nieobecni szczecinianie. Uważam, że dojechał, ale taktyka, strategia, taktyka zagrać w obronie, w defensywne i z kontry, to była pomyłka. Trzeba było od razu zagrać wysoko, agresywnie i dopiero kiedy zagraliśmy, kiedy my po 6 minucie przegrywali już 4-0 i zadecydowaliśmy zagrać wysoko pressingiem, wtedy przez długi czas wynik szedł na styku, nawet był 4-2, ale błędy w obronie przeszkadzali gonić wynik, ale uważam, że od 6 minuty mecz był bardziej wyrównany i to, że strzeliliśmy 5 bramek w Bielsku-Białej i mieliśmy jeszcze dużo sytuacji, to pozytywny znak dla mnie. Artur Popławski. Pierwsze minuty spotkania wyglądały tak, jakbyś w pojedynkę chciał rozstrzygnąć starcie z Pogonią Szczecin. Nie, to nie tak, po prostu chcieliśmy wygrać. Czy ja strzelam, czy chłopaki, zresztą dzisiaj wszyscy podzieliliśmy się łupem bramkowym. Zależało nam zwycięstwie dosyć okazałym, no ale jednak 5 bramek z tyłu w Bielsku to rzadko się zdarza, także jest nad czym pracować. Konrad Prawucki napsuł wam trochę krwi. Na pewno tak, no ale wiadomo, no jak się prowadzi tam 4-5 bramkami, to jest tak gdzieś tam pod świadomości tego typowego zawodnika, że chce się strzelać bramki i nie myśli się o obronie i dlatego tak potem ten wynik taki. Wróciły obrazy z minionego sezonu. Czy ja wiem. No, mam nadzieję, że będziemy wygrywali kolejne mecze. No, nie skupiamy się teraz jeszcze na Lidze Mistrzów, bo mamy jeszcze ciężki mecz u siebie z Clearexem. Będziemy się starali go wygrać. No i teraz do tego meczu się przygotowujemy. Widowisko efektowne. Wynik okazały dla kibiców. No ale ciężko będzie wracać do Szczecina z bagażem 13 goli. No, ciężko. No ale spodziewaliśmy się, że to nie będzie łatwy mecz. Wiedzieliśmy, że tutaj będzie czekać nas bardzo ciężkie spotkanie. Założyliśmy sobie przed meczem, można powiedzieć, małe cele, które gdzieś tam udało się zrealizować, także no, do końca nie jesteśmy zadowoleni z wyniku, ale też myślę, że pograliśmy troszeczkę w piłkę. No wiadomo, że z tak klasowym zespołem jak Rekord ciężko tutaj uzyskać bardzo dobry wynik. No ale udało się strzelić 5 bramek, także... Czy jednym z tych małych celów był właśnie futsal na tak, ofensywa? Chcieliśmy mieć przede wszystkim przyjemność z tej gry. Powiedzieliśmy sobie z chłopakami, że chcemy przyjechać i przede wszystkim pograć w futsal, pocieszyć się. No i momentami to się udało, także popełniliśmy dużo błędów, po których nie powinniśmy stracić bramek. I te błędy przede wszystkim zadecydowały o tym, że ten mecz zakończy się właśnie tak wysokim wynikiem. Domyślam się, że radość z 13 strzelonych goli bierze górę nad straconymi 5. Jakie refleksje po takim spotkaniu, trenerze? Nie, no ja tu patrzę to z perspektywy początku meczu, gdzieś zaczęliśmy bardzo dobrze, strzeliliśmy szybko kilka bramek i ten mecz ustawiliśmy. Takie było założenie, że mamy sobie ustawić mecz, no i to kontynuować. Z tą kontynuacją nie do końca się udało, bo straciliśmy trochę za dużo bramek jak na nas i na mecz u siebie. No, ale 13 strzelonych to gdzieś tam można powiedzieć futsal na tak. Zawsze ten mecz po przegranym jest ważny, trzeba się odbudować. Myślę, że dzisiaj odbudowaliśmy się, choć gdzieś ileś niedociągnięć pewnie było.
No, a gdyby tak szukać detalicznie tych niedociągnięć, podpowiadając nieco konkurencji? Nie no, stałe fragmenty gdzieś, my nie tracimy bramek w stałych fragmentach przeciwnika. Dzisiaj to się nie udało, straciliśmy za dużo tych bramek w stałych fragmentach gry. Gdzieś brak koncentracji, brak może determinacji, może trochę skorygować ustawienie, ale na gorąco nic z tego oceniać, bo trzeba to przejrzeć i wtedy człowiek jest zawsze mądrzejszy. A teraz czas na maksymalną koncentrację, bo wiele wskazuje na to, iż do Bielska-Białej w przyszły piątek zjedzie lider chorzowski Klirex. No tak, no mecze z Klireksem rządzą się swoimi prawami, to są zawsze trudne mecze i takiego się będziemy spodziewać. Będziemy nastawieni na trudny, ciężki mecz i na walkę. Dzięki serdecznie i tym bardziej serdecznie zapraszamy kibiców rekordu i nie tylko rekordu do hali przystartowej 13 w najbliższy piątek na godzinę 19:00.